Nazywam się Małgorzata Hołub-Kowalik, jestem koszalińską lekkoatletką. Moje największe osiągnięcia to dwukrotne wicemistrzostwo świata na halowych mistrzostwach świata oraz brązowy medal na mistrzostwach świata na otwartym stadionie. Moja przygoda ze sportem rozpoczęła się w szkole podstawowej. Tam zaczęłam trenować koszykówkę i to była moja największa miłość. I wtedy nauczycielka WF-u zaproponowała mi wyjście na szkolne zawody trójbój lekkoatletyczny, czyli bieg na 60 metrów, rzut piłeczką palantową i skok w dal. Trenowanie lekkiej atletyki na takim poziomie, na jakim ja jestem, wymaga wielu wyjazdów. Są to zgrupowania, które są i w Polsce, i poza granicami naszego kraju. Tak naprawdę, no i oczywiście zawody. Nigdy nie liczyłam dokładnie, ile dni jestem poza domem, ale myślę, że to jest 200 dni poza domem i ta krótsza część w domu. Tak naprawdę wiele osób myśli, że lekkoatletyka i osoba, która biega, czyli tak jak ja, przychodzi na trening i biega tylko w kółko, ale tak naprawdę tak nie jest. Sama tak myślałam, jak przyszłam na swój pierwszy trening i trener mówi, żebym przyszła trenować lekkoatletykę. Mówię, Boże, bieganie w kółko, ale nudy i bez sensu. Dopiero z biegiem czasu zauważam, że ten trening zdecydowanie różni się od tego, jak ja sobie to wyobrażałam. Mój tydzień treningowy składa się z siłowni, z szybkości, biegów wytrzymałościowych i skoczności. Średnio wykonuję 6 treningów tygodniowo, niedzielę zawsze mam wolne. Chyba, że są to obozy, wtedy trenuję dwa razy dziennie i czasem zdarza się, że trenujemy też raz dziennie w niedzielę. Czyli jeśli jestem w domu, to jest 6 treningów dziennie, natomiast jeśli jestem na obozie, to jest tych treningów 10 do 12. Biegam na treningach raczej krótsze odcinki, czyli 100 metrów, 200, najdłuższy odcinek jaki biegam to 600 metrów i nie prowadzę jakiegoś takiego dzienniczka treningowego, w którym spisuję dokładną ilość kilometrów, ale myślę, że nawet amatorzy, którzy przyszliby na trening, daliby radę przebiec takie odcinki jak ja, ale myślę, że nie w takich czasach jak ja.